wybierać, jak skutecznie, jakim językiem się posługiwać, aby być dobrym, skutecznym sprzedawcą. Nienachalnym, niedenerwującym, nie takim, który wywołuje uśmiech u klienta. To będziemy Państwu podpowiadać w naszym programie. Razem z nami Adam Szaran, trener sprzedaży, coach Alfianco Partners. Dzień dobry, witam serdecznie. Pana. Witam serdecznie. Czasami jest chyba tak, że ten sprzedawca potrafi być bardzo denerwujący. Nie wiem, na przykład jesteśmy w sklepie w centrum handlowym, no i ten sprzedawca do nas podchodzi i w czymś pomóc, przepraszam, może w czymś jednak pomogę, a może jednak coś tu pomogę, doradzę. Od czego zaczynamy, jeśli chcemy dobrze sprzedawać? Tak, zaczynamy od podejścia. Natomiast no tutaj jest pierwsze pytanie. To pytanie zwykle jest ustalone albo przez pracodawcę, albo generalnie ja bym się zapytał, w czym, jakby, czego pan poszukuje. Ale tak, w ogóle by pan pytał, czy pozwoliłby pan temu klientowi swobodnie poruszać się między tymi półkami, a jak będzie czegoś potrzebował, to sam zapyta. Tak, no to tutaj określamy taki moment podejścia. Tak jak klient wchodzi i się rozgląda, no to jest pierwszy moment, w którym ja mogę podejść do niego, dlatego że on prawdopodobnie nie zna ułożenia tutaj towarów w sklepie. Natomiast drugi moment jest wtedy, kiedy klient wchodzi pewnie, no to ja mu nie zaskakuję drogi, nie mówię stop, tak, ja tutaj rządzę, tak. Tylko czekam, aż on się gdzieś zatrzyma, wtedy podchodzę i mówię, na przykład widzę, że pan ogląda telewizor, jakiego telewizora pan szuka, ja panu bardzo chętnie pomogę. Rozumiem. Taki to jest ten moment. Racjonalnie, emocjonalnie, pan zaproponował, żeby tak to tutaj rozgraniczyć, jeśli chcemy być dobrym sprzedawcą. O co chodzi? O co chodzi z racjonalnością, o co chodzi z emocjonalnością? Chodzi o to, że można żeby sprzedać, żeby sprawić, by klient chciał mieć nasz produkt bądź usługę, trzeba zaspokoić te dwie wytyczne, które właśnie, o których teraz rozmawiamy. Natomiast jeszcze pan mówił o tym denerwowaniu. To najbardziej mnie denerwuje, jeżeli sprzedawca mi nie pomaga w podjęciu decyzji, a nie pomaga mi wtedy, kiedy zachwala produkt, mówiąc, że on jest dobry, skuteczny, że on jest sprawdzony, że on jest wydajny. To wtedy mi totalnie nie pomaga i nie pomoże też panu. To tak, bo jak używa jakichś takich dziwnych określeń, no to które są nic takie, nie znaczą, tak? To są zalety produktu, natomiast świat jest pełen tych zalet. I teraz, jeżeli ja słyszę te zalety, to ja w nie, nie wierzę. To jest jak przy sprzedaży samochodu używanego, jeżeli czytamy, że on jest mało jeżdżony, że był garażowany, że było niepalone, że serwisowany był, no to zaraz się zaczynam zastanawiać, co z nim jest nie tak. Tak, no to no tak. Właśnie nie sprzedajemy językiem zalet. To jest błąd, który bardzo często popełniamy. To jakim językiem sprzedajemy? No właśnie, te dwie wytyczne, do nich wracamy. Pierwsza wytyczna to jest zaspokojenie racjonalności, którą postrzegania produktu bądź usługi. To znaczy, że my chcemy myśleć o sobie, że decydujemy się racjonalnie, natomiast decydujemy się trochę emocjonalnie, więc musimy pobudzić rację po to, żeby dać te podstawy, natomiast poprowadzić człowieka do postrzegania emocjonalnego produktu i on wtedy się zdecyduje. Przykład, samochód sprzedajemy. Nie, samochód nie. Mam przykłady przygotowane takie bardzo wyraźne. Niech pan spojrzy na przykład kabina prysznicowa. Też jest coś, co sprzedają w sklepach. Kabina prysznicowa jest wykonana ze szkła hartowanego 8 mm, ma w sobie warstwę antikalku, ma uszczelkę silikonową z kładką magnetyczną, jest bezprofilowa. Czy jest pan zachęcony taką prezentacją produktu? Nie. Raczej nie, prawda? I tutaj pada cena jakaś 5000 zł na przykład, tak? Tak samo może być ze szkoleniem, prowadzone przez dwóch trenerów praktyków, ma w sobie usługę mentor Alfianco, no to też nie zachęca, nie? Nie wiadomo, o co chodzi. To jest taka nowa mowa, trochę taka enigmatyczna opowieść. Jeżeli wymieniam same cechy, to skłaniam pana do porównywania produktów między sobą i skłaniam pana do tego, żeby od razu powiedzieć, że coś jest za drogie, a może coś taniej. Więc samo racji nie wystarczy. Trzeba też emocji. Czyli jak to dobrze zrobić? Czyli najpierw bierzemy cechę produktu, a później tą cechę pokazujemy w obrazie dla klienta. Jak mu się ta cecha przyda, co on dzięki niej uzyska, a czego nie straci. Co dzięki temu, jakie korzyści zyska, a jakie oszczędności poczyni. Czyli co, kabina bezprofilowa, czyli będzie mu wygodniej, nie będzie się tam... No właśnie, nie do końca, dlatego że to nie jest obraz. Wygoda to jeszcze nie jest obraz. Obraz jest wtedy, kiedy ja mu pokażę, jak on użytkuje. Czyli na przykład mówię, że kabina jest wykonana ze szkła hartowanego 8 mm, czyli nawet jeżeli dziecko pana wbiegnie do łazienki, uderzy jakimś twardym przedmiotem o szyba, to jest cała tafla szkła, to się rozbije na drobny mak, nie pokaleczy, nie będzie lania krwi, nie będzie poobcinanych rączek, nóżek, a taką część zawsze można dokupić. Dodatkowo ona ma w sobie warstwę antikalku, co sprawia, że woda nie wchodzi w reakcję ze szkłem, czyli nie będzie trzeba tego czyścić, szerować, kłócić się, kto dzisiaj sprząta łazienkę. No czyli bezprofilowość, jeszcze tylko dokończę, bezprofilowość, bo chcę panu sprzedać. Bezprofilowość, czyli wizualnie to powiększa łazienkę o 2-3 metry kwadratowe. Jak sąsiadka wejdzie, a na przykład mieszka pan w bloku, to nie będzie mogło uwierzyć, że to jest ten sam metraż łazienki. Okej, dobra. Co z tymi trybami? Bo to pan zaproponował te tryby też. Tak, te tryby to miało oznaczać, że każda maszyna ma własne cechy.
Natomiast chcę, żebyśmy zapamiętali, że wymienianie samych składowych oferty, czy wymienianie samych cech produktu, ono nie powoduje, że człowiek czuje pragnienie posiadania tego produktu. Ono jest enigmatyczne. Ja tutaj proponowałem albo tryby, albo enigmę, albo tego typu rzeczy. Po prostu bardzo często wpadamy, jesteśmy zakochani w swoich produktach, chcemy wymieniać ich cechy. Jak sprzedajemy program komputerowy, bardzo często widzowie coś programują dla kogoś, no to wymieniamy, że ten program będzie oparty o bazę MS SQL, że będzie modułowy, a dostęp do niego będzie z poziomu serwisu. Nie? I tutaj mają się klientowi oczy zaświecić, natomiast to oczywiście jest typowy błąd sprzedażowy. No, my mamy dla Państwa, dla Pana też trudniejsze zadanie. Ojej. Mogę Pana zaprosić tutaj bliżej? Mamy produkty, żeby było prościej zrozumieć, o co chodzi. Dobrze. Ja lubię tylko chleb ciemny, prawda? Ale chciałbym, żeby Pan mi sprzedał ten chleb tostowy, pełnoziarnisty. Dlaczego miałbym go od Pana kupić? Okej, no to musiałbym, zaraz, tylko sobie popatrzę na skład. Mąka pszenna, woda, otręby pszenne. Sól drożdżowej. Jaki to jest chleb? Co pan o nim wie? Bo nie promujemy żadnej marki. To jest tylko, że producent, którego najczęściej wpadam, ale wiadomo, że dzisiaj w piekarni jest tyle chlebów do wyboru, że właściwie można oszaleć. Okej, ja się tak bardzo nie znam na tym, natomiast postaram się mniej więcej tak trochę, trochę wymyślając skład produktu. Tak? Ten produkt ma w sobie dużo mąki żytniej, dzięki czemu pan i pana rodzina będzie się zdrowo odżywiała, nie będzie pan miał niestrawności, będzie się lekko chodziło przez cały dzień. Dodatkowo czyli ma w sobie tyle, a tyle kalorii, tak tutaj podaję wartość kalorii, czyli będzie po zjedzeniu trzech z rana tostów, będzie pan zaspokojony do obiadu, będzie pan mógł funkcjonować, będzie pan miał siłę do przetwarzania informacji, no, a w pracy dziennikarza przecież to jest najważniejsze. Nie będzie tak, że pan sięga po jakieś dodatkowe słodycze, jogurty i później na wizji to słabo wygląda. No tak, no czyli, tak. Czyli po prostu przekonujemy. To jest jeszcze trudniejszy przykład, bo to jest mąka. Absolutnie nie znam kogoś, kto jest w stanie zareklamować dobrze mąkę. To jest zwykła, jak widać, sypiąca się mąka. Czy w ogóle przy takim produkcie zachęcamy, czy to jest już taki produkt, który leży na półce i każdy po niego idzie i nie trzeba tutaj bić się o klienta? Znaczy te produkty, no one są ciężkie do sprzedaży dla mnie nawet, dlatego że te produkty zwykle się sprzedaje poprzez pewnego rodzaju dodatkowe sprzedażowe, no nazwijmy to triki, takie jak merchandising, odpowiednie ułożenie na półce, ewentualnie jakieś dodatkowe POS-y, czyli te takie karteczki, które opisują, co on tam ma, jaką ma wartość dodaną, czyli jaką ma przewagę konkurencyjną. Zwykle w ten sposób ten produkt się sprzedaje. Natomiast czasami, jeżeli ja jestem sprzedawcą w sklepie spożywczym, no może ode mnie właściciel wymagać, żebym podał akurat ten produkt, a nie inny i muszę go w jakiś sposób opisać. No to takich ludzi w dużej mierze mówimy. Duże sklepy sobie poradzą, prawda? A taki mały sprzedawca nie zawsze. No to właśnie polecam pytać przedstawiciela, dlaczego ten chleb jest lepszy od tamtego. Zwykle jest tak, że w produkcie kryje się jakaś wartość dodana. Producenci próbują różnicować ten produkt, więc na przykład coś dodają, coś, co ma być albo zdrowsze, albo dodają jakąś witaminę na przykład, albo dodają coś, co ma przynieść jakieś wartości zdrowotne. I to wszystko dowiemy się od przedstawiciela handlowego. Jak mamy cechy, to już tylko wystarczy zamienić je na odpowiednie obrazy, które będą Adam Szaran, trener sprzedaży. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję. Mnie pan zaskoczył dzisiaj. No, ale myślę, że to było ciekawe także dla widzów. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję za spotkanie. A my teraz mamy dla Państwa bilans przedsiębiorczości, czyli będziemy Państwu pokazywali, ile firm powstało albo ile zawiesiło swoją działalność wczoraj. No to nie był dobry dzień. 1600 firm zawiesiło swoją działalność. Proszę z nami zostać, za chwilę kolejne tematy w TVN24 Biznes i Świat.